Halo, halo. Jesteśmy na granicy polsko-białoruskiej w miejscowości Krynki. Akurat no i jestem pod opieką, można powiedzieć, pod dzielnym patrolem Straży Granicznej. I dalej już pole, jeśli mogę. O, tu już nawet są kamerki. I tam już pilnują żołnierze. Tak to teraz wygląda obecnie granica. Muszę przyznać, że nie byłem tu ładnych już z parę lat. I dalej już podejść już nie mogę, niestety. I dalej już nic więcej nie zobaczę. Pilnują żołnierze. Widzę, że tam jest nasyp z daleka. Chodzi nam żołnierz. Muszę wam przyznać, że kiedy się pierwszy raz, to chyba był jeszcze przed rokiem 2000. No to było ładnych parę lat, chyba z 15 lat temu, jak byłem kiedyś, pierwszy raz. Jeszcze ze swojej świętej pamięci z stryjem jechaliśmy tutaj tędy, żeby zobaczyć, jak wygląda granica. To tam był szlaban i tak dalej. Co ciekawe, widzieliśmy tam ze szlabanu, że tam łada była i skręcała w lewo, czyli w tą stronę. Czyli w moją prawo skręcała akurat. A co ciekawe, bo patrzyłem na zdjęcia satelitarne, to tam jest białoruska strażnica Straży Granicznej. O, widać już samochodzik, że jeździ ciężarówka. Widzę, że ostre patrole pilnują. Tam jest Straż Graniczna akurat. Ta się do mnie zaopiekowała akurat. I tyle, tak to wygląda. Co ciekawe, to jest u nich tak zwana pograniczna zastawa. Ja z początku nie wiedziałem, o co chodzi, potem się doczytałem w internecie. Byłem na Białorusi rok temu, miałem tam tak zwany przypał, bo mnie tam strażnicy zaczęli mnie tam molestować. Oto. Chociaż mają stare nawyki, ale trzeba być zgłoszonym tam, jak się chce się przy granicy być. Ogólnie zakaz robienia fotografowania obiektów wojskowych, bo oni tak to traktują. I dobra, tu więcej już nic więcej nie zobaczę, więc można się z powrotem iść w kierunku miejscowości Krynki. Do zobaczenia jeszcze. I tyle.